Apostoł Paweł, w drugim liście do Koryntian, w drugim rozdziale, powiedział, że pisał do nich z głębi serca, pośród wielu łez, nie aby ich zasmucić, lecz aby poznali nader obfitą miłość, jaką żywił do nich Biblia, to wciąż Boże Słowo skierowane do nas z głębi jego serca i posłuchaj dziś tych słów. Dziękując Ojcu, który was zdolnymi uczynił do uczestnictwa w dziedzictwie świętych w światłości. Kiedyś byłem świadkiem sytuacji, gdzie osoba zmarła zostawiła testament, który został albo zniszczony, albo wykradziony, najprawdopodobniej przez kogoś z rodziny. Zanim umarła, sporządziła testament, umieściła ta osoba go w widocznym miejscu dla rodziny, z zastrzeżeniem, że można go przeczytać dopiero po jej śmierci. Jednak komuś nie spodobało się to, co w nim znalazł, i zdecydował się go zniszczyć albo wykraść. W każdym bądź razie już nigdy testament nie został odnaleziony. Pomyśl, że Biblia to Stary i Nowy Testament, z czego ten nowy jest lepszy, ustanowiony w oparciu o lepsze obietnice. Diabeł próbował przez wieki zniszczyć ten testament, wykraść go, nawet zmienić, ponieważ nie podobało się mu to, co zostało w nim zapisane. I wiemy, że nie udało się mu tego uczynić. Jednak wciąż to jest dziedzictwo, testament, twój i mój. Wszystko to, co należy do ciebie jako syna i córki Bożej. I pomyśl, że ten testament należy do ciebie i do mnie od 2000 lat. Ponad 2000 od momentu jego śmierci. On nie będzie należał do ciebie w momencie, kiedy umrzesz i pójdziesz do nieba. To za późno. Nie będziesz go potrzebował. Więc już dzisiaj poznaj swój testament i wyciągnij z niego całe swoje dziedzictwo, które On zostawił ci w Chrystusie. I chcę, abyś o tym pamiętał w tym tygodniu.